Czyli mamy tutaj króla Barnima. 10 lat, okej, zobaczmy. Czyli dość trudna sytuacja. Jest, jego charakter dopiero się kształtuje, ale jest mściwy, podobnie jak dziad, ale w przeciwieństwie do niego jest pokorny. Czyli wiele nie oczekuje od życia, nie chce być sławny, nie chce być bogaty. Tak, niewiele mu potrzeba. Ale lubi się rządzić wśród innych dzieci. Bo został zabity i syn, i brat Jaromara. Ta żona zabiła brata. Okej, okay, mniejsza z tym, już nie wchodźmy w to. Czyli tak to wygląda. Ma blizny, bo kiedy był księciem na Pomorzu Gdańskim, to zmagał się z buntem i być może w czasie tych walk otrzymał te blizny, które jednak dodają mu prestiżu, który jest bardzo potrzebny, zwłaszcza teraz, w momencie sukcesji. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, czyli no, zobaczymy, jak to się potoczy. Mamy ograniczony wpływ na rozgrywkę w tej chwili, bo tak naprawdę decyzję podejmuje jego matka i regentka Tyri Barzdotir. Czyli pochodząca ze Skandynawii kobieta, wciąż dość młoda, 34 lata, cyniczna. Okej, okay, czyli tak, nieufna i niezbyt religijna. Zadowolona? Czyli też wiele jej nie potrzeba. Prosta kobieta, wiele jej nie potrzeba. Ale lubieżna. O, i poślubiła naszego czempiona Krzesimira ze Szczecina, także. Uzdolniona taktyczka. Zaczyna, okej. Okay. I specjalista do logistyki, także. Okej. Okay. Nasz władca jest wychowywany w sprawach wojskowych. Matka podejmuje decyzję i wydaje mi się, że to ma największy sens. Chociaż największe predyspozycje miałby do intryg. Ale zobaczymy, jak ten jego charakter się koniec końców ukształtuje. Okej. Okay. Sytuacja polityczna na szybko. A, i wysłaliśmy także prośbę o zaaranżowanie mariażu z córką królowej wschodnich Franków. Dzięki temu będziemy mieli tutaj potężnego sojusznika, co jest użyteczne. A poza tym... tak, wschodni Frankowie nie upomną się o Ostfalię, którą podbił Jaromar II. Ziemię po drugiej stronie Łaby. Czyli to tak troszkę, przynajmniej tymczasowo, usankcjonuje ten nasz podbój. Prowadzimy też wojnę, którą wypowiedział mój brat. Tak, on panuje tutaj w Ostfalii, od Brunszwiku do Lubic. Patryk. A, to jest syn konkubiny. Być może tamta to była konkubina, w sumie. O, chwila... Zobaczmy, czy ja nie mogę tego sprawdzić. Nie, nie. A nie, to nie była ona. Mniejsza z tym, mamy tu mojego przyrodniego brata Patryka, który zaatakował Bremen. I pomagamy mu tutaj. Tak, ta wojna jest praktycznie wygrana. Czyli to jest ciekawa sytuacja. Też teoretycznie logicznym ruchem byłoby skonsolidowanie władzy nad Holsztynem. I zdobycie przyczółka nad... Morzem Północnym. Technicznie mamy dostęp do Morza Północnego bezpośredni z portu w Hamburgu, który podbiliśmy. Ale tak, to jest na przyszłość. Na razie będziemy mieli sojusz z Niemcami. Mamy także sojusz z naszym wujem, królem Sorbii, Jarosławem, który wskutek tu jakichś nieporozumień sukcesyjnych przejął także wyspę Perunię. Ale mniejsza z tym, jest w rękach Ranów. Tam więc może być. Okej. Okay. Reszta wasali, bo to jest najważniejsze, oni mogą obalić naszego młodego Barnima bardzo łatwo. Czyli mamy tutaj Mirosława III, księcia Lutyków, który jest naszym czołowym dyplomatą. Tak, przyjęliśmy wasali do rady. Okej, jest przymierzony z wysokim wodzem Polan, Indrichem, który obalił tego Benkarta Jaromara II. Tak, to jest on, Zdenek Benkart. Mamy także kolejnego Benkarta Jaromara II, a więc Jaromiła na Pomorzu, który jest naszym wojewodą. Tu mamy pomniejszego wasala, ponieważ kontrolowaliśmy bezpośrednio Pomorze Gdańskie, czyli Zofię w Słupsku. Okej, ma roszczenia do Szczytna, czyli ona może się zbuntować, też nas nie lubi za bardzo. Mamy młodego księcia Mazur Juliusza, także z naszego rodu. Mamy także już wiekowego Bogisława Pustelnika z Barcji.
i Weslikan, kusicielkę z Prus, która też nie jest zadowolona. Okej, czyli pierwsze ruchy. Wydaje mi się, że zaprosimy wasali na ucztę. Tak naprawdę matka, regentka i matka naszego władcy Tyri zaprosi wasali na ucztę. A, i zobaczmy to. Okej, to jest ta mechanika, z którą nie mam zbyt wiele do czynienia, ale mamy regentkę, czyli władza matki Barnima jest wielka i rośnie. Czyli tu mamy wagę, okej, równowagę władzy. Okej, czyli ona samoczynnie może próbować odbierać tytuły innym wasalom, co skomplikuje sprawę. Okej, mogą też fabrykować roszczenia. Zobaczymy, jak to się potoczy. Możemy to kliknąć, nie? Klikać to? Nasz władz... Okej, Barnim się rządzi. Barnim się rządzi, czyli pomimo tego, że ma 10 lat, chciałby chyba troszkę niezależności jednak. Bo ma tą cechę charakteru. A, i możemy dać nakaz naszej matce, czym powinna się zająć. Czyli albo wykorzystuje stanowisko regencji, żeby się wzbogacić nas, albo więcej armii, żeby było, albo promować autorytet. Niech promuje autorytet. Dzięki temu, tak, może przekonać wasali, żeby nie dołączyli, powiedzmy, do jakiejś frakcji. Kamuflaż, dzięki za przedłużenie słowa, 50 miesięcy, chyba dawno cię nie było. Udało się po nocach nadrobić wszystkie zaległe streamy. Okej, to witamy na pokładzie z powrotem. Na poprzednim streamie się dziwiłem, dlaczego moi wasale mogą rajdować, a to dlatego, że moja kultura ma specjalnego perka. O, poważnie? Mogę robić rajdy pomimo tego, że mam ustrój feudalny? Zaraz zobaczymy. Okej, nie wiem, czy to klikać. Czyli musimy użyć albo prestiżu, albo pobożności, albo złota. Okej, na razie tego nie mamy. Ale tak, nasz władca będzie chciał się uniezależnić ogólnie troszkę od matki. Dobra. Właśnie zobaczmy tą kulturę na szybko. Piraci? A, możemy... Okej, dobra, możemy najeżdżać za morzami bez względu na rząd. Wracając z udanego rajdu, nieplemienne postaci tracą prestiż. To ciekawe. Czyli może... kiedy przejdziemy na feudalizm, możemy dalej być, kontynuować tradycję chąśników, ale to będzie... nie będziemy traktowani jako... Tak. Jacyś tu ubermeni, którzy... słabych najeżdżają... I wracają z łupami, tylko bardziej jak złodzieje i piraci. Czyli będziemy wracać ze złotem, ale zamiast zyskiwać prestiż, będziemy go tracić. Okej, to ciekawe. Tylko książęta i niżej? Książęta i niżej. Okej, dobra. Królowi nie przystoi. Podoba mi się to rozwiązanie, to ma sens. Dobra. Czyli tak, pierwsze co zrobimy, uczta. To wykorzystamy dość dużo naszych funduszy. Ale tak, to jest święty rytuał, przypominam, w naszej religii. Chcemy zyskać prestiż i chcemy poprawić relacje z tymi innymi wasalami. Zaplanujmy ucztę w Arkonie. Rana będzie najlepsza. I teraz tak. Gość honorowy w sumie. Użyjemy tego. Tylko pytanie, zastanówmy się, który wasal jest najbardziej kluczowy. Zobaczmy wasali. Oni są chyba pod względem potęgi zorganizowani. I tak, Mirosław III chyba będzie najpotężniejszy. W sumie mamy wgląd na ich siły. 1800, 1000, 1200. Mirosław III będzie gościem honorowym. Możemy też stacjonować łuczników gdzieś. W Gdańsku, powiedzmy.
Okej, uczta. Okej. Czyli Mirosław III. Gdzie on jest? A, dlaczego nie mogę wybrać Mirosława III? O, Jarl, cudotwórca z Finnmarku, też przybędzie najwyraźniej. Okej, z Benkartem Jaromara III Jaromiłem. Niech on będzie, on jest też dość potężnym wasalem. Niech on będzie honorowym gościem. Okej. Nie chcemy tutaj dodatkowo więcej płacić chyba. O, nie mogę robić uczt, kiedy jestem dzieckiem. Okej. Okej, czyli nie możemy. Okej, czyli co zrobimy zamiast tego? Pobawimy się z dziećmi, zaprosimy inne dzieci. Na pewno to zrobimy, zaprosimy je do rany. Okej, tu nie mamy dużego wyboru. Czyli, okej, książę Mazur. Nasza siostra, o, którą możemy wydać za mąż. Tak, nasze dwie siostry. Nieco z rodu Milczanów. Nieco z rodu Kulma z pruskiego. Okej, tak, to ma sens, bo to są, będą w niektórych przypadkach nasi przyszli wasale. Okej, dobra, co możemy jeszcze zrobić? Nasz młody władca potrzebuje, kurde, prestiżu tak naprawdę. Zorganizować łupieski rajd byłoby dobrze. Zdobylibyśmy też więcej funduszy. Ale zobaczymy. Mamy też dworskie wydarzenie. A nie, nie ma jednak. Okej, to dziwne. Kamuflaż. Dzięki za podarowanie suba Hezbollahowi. Wielkie dzięki. W ogóle te ochącznicy w swoim złotym wieku to byli nowonawróceni chrześcijanie. A, tak. Tylko to tak, to na początku to chrześcijaństwo to... To tak, powoli i płynnie się chyba robili chrześcijańscy, nie? Ale tak, to prawda. Okej, możemy też sponsorować inspirację. A nie, ona już chyba robi nam zbroję. Dobra, odpauzujmy i zobaczmy, co się wydarzy. Pytanie, czy jakieś inne aktywności możemy robić? Objazdu chyba też na pewno nie możemy zrobić. Pytanie, czy możemy zrobić turniej? Turniej by dał nam prestiżu. Tak, świętować nowego młodego króla. Nie, nie możemy. Okej, czyli jako dziecko nie możemy tych aktywności praktycznie w ogóle robić. Festiwal zapustu? Chyba mogę. Zobaczmy. Okej, dobra, jako dziecko w ogóle nie możemy robić aktywności. Okej, dobra, odpauzujmy i zobaczmy, co się wydarzy. Okej, mamy sojusz z królową Metyldą, z królową wschodnich Franków. Świetnie. Okej, czy mamy frakcję? Frakcja niepodległościowa. Indrich. Wódz Polan. Chciałby się uniezależnić. Okej, to ma sens, bo to nie są nasze ziemie de jure. Okej, wygraliśmy w tej wojnie. Doskonale. Okej, co to jest? A, nie ma czempiona dziewany. Dobra, za chwilę to ogarniemy. Bremen podbite przez naszego brata. To ciekawe. Czyli tak, mamy tutaj silną obecność za Łabą. Tylko co z tego, skoro królestwo w tej chwili jest tak... w każdej chwili może się rozpaść. Ale mamy potężnych dosyć sojuszników. I mamy także... O, ona już ma męża. Mariana z Milczan. Czy to jest matrylinearne? Gdzie to się sprawdzało? Tu chyba byłoby napisane, że matrylinearnie, nie? Okej, czyli to jest taki trochę bezużyteczny mariaż. Mamy jednak także Edytę,
której możemy poszukać męża. Jakiś jarl. Książę Austrii. Okej, dobra, przedłużenie sojuszu z księciem Austrii byłoby chyba okej, bo Jaromar II także miał z nimi sojusz. Troszkę pokrewieństwo, ale czemu nie? Tak, będziemy mieli sojusz z Wilhelmem II. I to jest jego następca chyba, czyli... dawaj. Czyli Edytę rań, naszą siostrę Edytę, matka naszego władcy tak naprawdę, wyślę. Jest niebieska ikonka, a okej. Okay. Tak jest matrylinearnie. Greg, dzięki za przedłużenie słowa, także 17 miesięcy. Nie mam czasów na streamy, chętnie nadrobię archiwum na YouTubie, okej. Okay. Spoko, wiadomo. Okej, okay, mamy kolejnego sojusznika. Ci potężni sojusznicy sprawią także, że ci buntowniczy wasale... O. To jest niebezpieczne. Tak, ci buntowniczy wasale nie będą dołączać do frakcji. To jest niebezpieczne, to jest zniszczenie Królestwa Arkonii. Wow, to by była katastrofa. Ona chce tego dokonać. Technicznie moglibyśmy ją uwięzić, mamy powody ku temu. Tylko nie chcę ryzykować, jak się nie uda... A, chociaż mamy haka. Ale i tak mamy wymaksowaną domenę. Nie, hak jest bez znaczenia. Tak, jeżeli się nie uda jej uwięzić, to inni wasale mogą do niej dołączyć. Czyli niestety musimy ją tu tak trochę tolerować. Czy możemy poprosić ją, żeby się nawróciła? Dobra, użyj haka, niech się nawróci. Być może to troszkę ustabilizuje sytuację. Mateoks, dzięki za przedłużenie suba 39 miesięcy. Pokazałbyś świat zawsze o godzinie 20, kiedy jest 5-minutowa przerwa. Oddalam mapę i pokazuję świat. A w sumie zobaczmy, czy coś dziwnego się dzieje. Wielka mega Bułgaria. Poza tym... Okej, Maurowie pod Pireneje podeszli. Silny kalifat. A, tak to wygląda. Okej. Okay. Okej, nawróciła się. Świetnie. Teraz tak, czy możemy złożyć ofiarę świętowitowi? Jako dziecko nie możemy. Okej, ja nie mogę kompletnie nic robić jako dziecko chyba. Jedynie bawić się z innymi. O, przywróćmy czempiona dziewanny oczywiście, tylko tu zapłacę prestiżem, co jest troszkę ryzykowne, ale zróbmy to. Czyli zobaczymy, jak to wygląda. Mamy mniej czempionów, co nie jest dobre. Okej, dlaczego się ciągle resetują te, kurde, nowe się robią? Okej, to mi się nie podoba, że to accolades nie jest dziedziczne do końca. Bo tu mamy trębacza z Lubic. Styrbiorna. Dobra, w sumie niech zostanie. Czyli mamy, okej. Okay. Trębacza z Lubic. Maruder. Rzezimieszek. Czyli będzie nam generował prestiż, jeżeli będziemy budzić terror wśród innych wasali. I Tyrania będzie dawała nam terror. Okej. Okay. Czyli coś jak góra w Song of Ice and Fire. Tak, taki, tak, będzie budził terror, taki, wiesz, wielkolud, berserker, chociaż nie, to nie jest berserker. Tak, ale wiking. Przygłupi, okej, czyli to jest dosłownie taki ogr. W sumie niech zostanie. Powiedzmy, że to był pomysł naszej matki, żeby go, tego wikinga wynająć. Little Witch, dzięki także za... przedłużenie suba pół roku. Wielkie dzięki. I Mateox, 39 miesięcy. Ale ten czas leci swoją drogą, kiedy wreszcie Minecraft albo Rimworld. Nie wiem, nie wiem. Ja powoli będę miał apetyt na Better Than Wolves, ale zobaczymy. Czy on mamkę zatrudnioną? Chyba nie, ale jak ma 10 lat, to nie wiem, czy to jest konieczne. Mniejsze szanse na choroby. Okej, okay, eventy rozwojowe też są. Dobra, zatrudnijmy tą Gerkus, powiedzmy. Na to stanowisko.
Tchórzliwa, mściwa, pokorna. Mistrzyni, filozofka, okej. Okay. Czemu nie? Aha, i okej, okay, co się stało z tym przywróceniem? A, będę miał, okej, okay, będę miał potencjalnego nowego, okej, okay, nieaktywne. Okej, okay, wybraniec Peruna, no dobra. No trudno, wybrańca Peruna na razie nie będziemy mieli, ale czempiona dziewanny na pewno chcemy. Tradycja tego tytułu jest długa. Może już nawet 100 lat to ma. Czyli Mirosław, będziesz nowym czempionem dziewanny. I tu, okej, okay, tak, tradycja tego jest też nieco bardziej wypracowana, czyli poziom trzeci zamiast tu zaczynać od nowa. On pomoże w polowaniach. Tak, nawet naszego młodego króla nauczy polować odrobinę. Będą specjalne eventy. Okej, okay, to się czasami zmienia. Tak, wciąż do końca tego... Czy to zależy od kandydata, że to ewoluuje tak jakby? Bo, okej, okay, mistrz łowów zostaje, ale tego chyba nie było wcześniej. Czyli on poprawi... Okej. Okay. Czyli to jest mistrz łowów, czempion dziewanny w tej chwili, który też będzie królowi pomagał uwodzić kobiety. No dobra. Jak będziesz dorosły... Uuu, to ma sens. Ja bym to... O, nawet teraz bym to odpalił, ale nie mogę, bo... To ma sens, tak. Pod wpływem matki zaprosimy osadników ze Skandynawii. Na bank, na bank. Okej, okay, przypomnijcie mi potem, jeżeli zapomnę. Okej. Okay. Dzieci zgromadzone. O, patrzcie, nawet ma tą piłkę. A, to mi się podoba. Dobry smaczek. Bo mamy ten artefakt. Skórzana piłka, którą chyba z Anglii przywieźliśmy? Już nie pamiętam. Możemy zobaczyć chyba historię tego artefaktu. Tak, w Walii. Kąśnicy Jaromara II przywieźli z Walii tą piłkę skórzaną. Okej, okay, to mi się podoba, to mi się podoba. Okej, okay, czyli zobaczmy, kogo my tu mamy. Dzieci przybyły, żeby się bawić. Mamy m.in. Hannę z rodu Milczan. O, córka króla, księcia Indricha, księcia Polan. To jest ten, który chce się uniezależnić. Mamy także Hannę z Santoka. To jest nasza krewniaczka. A, okej, okay, czyli to jest córka księcia Pomorza, tego Benkarta. Jaromara II Jaromiła, który miał być gościem honorowym, już nie będzie. Mamy także Branisławę z rodu Słowińców, czyli to jest od tej buntowniczej, buntowniczego wasala. O, to jest następczyni, okej. Okay. I mamy Edytę, która, tak, mamy także naszą siostrę Edytę, okej. Okay. Mamy już ten feudalizm? Na razie nie. Na razie nie. Okej, okay, dzień targowy. Moja siostra Edyta i Barnim zgodzili się, że handel jest bardzo istotną zdolnością, której każdy możny powinien się nauczyć. I zdecydowali się złożyć wizytę na, tak, w porcie i handlowym w Ranie. W Arkonie. Okej, okay, mają jednak jedynie jakieś tu kamyczki jako walutę, ale okej, okay, aż błyszczą. Czyli moglibyśmy coś spróbować kupić. Daj mi to, czego chcę, bo jestem królem. Okej, okay, to ma sens, bo nasz władca się rządzi, ale z drugiej strony jest pokorny. Czyli to by się kłóciło chyba. Możemy także zorganizować własny stragan. Okej, okay, kupmy coś. Kupmy coś. Zobaczmy, czy ten kupiec sprzeda nam za kamyczki jakiś przedmiot. Okej, okay, chyba nic nie kupiliśmy, ale... O, zarządzanie naszego władcy wzrosło. O, czyli targował się. Targował się. Dobrze. Można go na studia wysłać?
Aha, właśnie to jest ciekawe. Bo moglibyśmy go wysłać do wielkiej świątyni bogów nordyckich, co miałoby sens, biorąc pod uwagę, kto... Tak, matkę. Tylko właśnie nie wiem, czy... Nie, dzieci nie mogą. Musi być dorosły. Okej, okay. Nasz władca w tej chwili rozmawia z Branisławą. A, to jest córka tej buntowniczej Zofii ze Słupska. I dyskutują na temat dworu i ostatnich plotek. I podobno Mila ma... jakiś wielki sekret, okej. Okay. Kim ona jest? Root Lux. Okej, okay. A to jest, okej, okay. To jest ten ród pruski, który panował w Danii. Właśnie pytanie, czy jeszcze panuje? Nie. Mamy norweski ród Rogaland. Okej, okay, czyli możemy poznać ten sekret. Zapomnij, o czym mówiłem. Zapłacę ci, ale bądź cicho. Okej, okay, jeżeli komuś powiesz, to cię zranię. Nasz władca jest mściwy i się rządzi. Tak więc to ma chyba sens. Weźmy opcję numer 3. Okej, okay, respektuje nas. Respektuje naszą decyzję. Okej, okay, piłka odbija się tuż obok Barnima. I bierze ją do rąk Stefana. A, nasza siostra, 7-letnia siostra. Czy chcesz pograć? Mam piłkę. I przydałoby się więcej graczy. Okej, okay, mały tłumek dzieci tu się gromadzi na podgrodziu wielkiej królewskiej hali. Nasz władca dołączy, tak. O, będzie mecz. Czy możecie być cicho? Fortunata tu krzyczy na te krzyczące dzieci grające w piłkę. Okej, okay, czyli stara kobieta, starożytna, być może ma nawet 30 albo 40 lat. Nie ma co się dziwić, że jest wściekła. Ucisz się, ty starucho. Chyba weźmiemy opcję numer 1, bo nasz władca się rządzi, jest mściwy, łatwo go urazić. Weźmy opcję numer 1. Czyli nie będzie szanował starszych, co się nie spodoba niektórym wasalom, ale dzieciom się spodoba. Okej, okay, dawaj. A, to mi się podoba, że z tego powodu, że mamy tą piłkę, cały jakiś łańcuch eventów się odpalił. To bardzo mi się podoba. Okej, okay, pomimo tego, że jesteśmy dziećmi, gra w piłkę nożną może być dość brutalna. Mecz, który zaczął się dość niewinnie, przerodził się niemal w bójkę. Okej, okay, nasz władca nagle słyszy tutaj jakieś krzyczące dzieci, które jedno na drugim są. I na dnie jest Branisława, tratowana tutaj przez innych. Okej, okay, nasz władca chyba pomoże. Potencjalnie dobry bonus, gdyby się udało. Ale zobaczmy. O! Wow! Okej, okay, pozamiatał te dzieciaki. Tak, porozrzucał je tak w powietrze na prawo i lewo. I odkopał ją. I okej, okay, i przypakował przy tym. Dość znacząco. Okej, okay, wow, będzie silny. I to może być dziedziczone przez jego dzieci nawet. Okej, okay, to mi się podoba. I mamy przyjaciółkę, tą Branisławę. Okej. Okay. Okej, to ciekawe, czyli być może nawet przekażemy jej tytuł księżnej Pomorza Gdańskiego w przyszłości, bo ona jest chyba główną dziedziczką. Tak. Okej. Okay. Świetnie, czyli będzie naszym przyjacielem.
25 melej w wieku. O tak, to jest. Wow, on będzie Terminatorem Barnim chyba. Chyba będzie Terminatorem. Szkoda, że nie jest ambitny, bo tak to by w turniejach mógł zamiatać. No, no dobra. Okej, okay, dobrze zapomnieć tutaj o jakichś obowiązkach i nauce, bawiąc się z innymi dziećmi. Ale matka przyszła, tutaj ta Tori, tak żeby wracał do nauki. Okej, okay, udana zabawa. Zyskujemy, okej, okay, zyskujemy troszkę cennego prestiżu. I tak, poprawa relacji z wszystkimi dziećmi, doskonale. Okej. Okay. Okej, okay, możemy przyjąć feudalizm, ale czekamy z tym. Okej, okay, pytanie, czy robimy tą zbroję, czy nie? Nie, nie robimy chyba. Dlaczego nie mogę tego kliknąć? Bo jestem dzieckiem znowu? Okej, okay, nie mogę sponsorować inspiracji. Być może dlatego, że jestem dzieckiem też. czyli niewiele możemy robić teraz. Póki jesteśmy dziećmi. A, następca Trębacza Lubic. Mamy tutaj kandydatów. Jaromił będzie nowym. Jeszcze mamy tu coś ważnego? Chyba jest ok. A, ok, nasz władca może troszkę się uniezależnić od matki. Wykorzystajmy... W sumie prestiż, bo nazbieraliśmy trochę. A nie, 350 to trzeba, cholera. Okej, okay, czy stracić złoto? Chyba nie. Część aktywności mogę wcześniej, jak... Okej, okay, ja sprawdziłem gdzieś z 5 i... Okej, okay, nie mogę. You are a child. To jest jedyne, co mogę robić. Hekeze. To jest jedyne, co mogę robić. Mylisz się, nie? Ja sprawdzałem to, zanim odpaliłem bawienie się z innymi dziećmi. Okej, okay, zobaczmy, co my tu mamy. Wojna domowa pomiędzy wasalami, chyba. O kurde, to jest niebezpieczne. Okej, okay. Mirosław III chce podbić Pomorze Szczecińskie. Stanie się zbyt potężny. Ale nasza matka i regentka może zainterweniować, tylko on może ją zignorować, to jest to. Ale spróbujmy tak, dać tu nakaz, żeby zaprzestał tej wojny. Tak, to byłby zbyt potężny wasal. Okej, okay, podporządkował się Mirosław III, dobrze. Bardzo dobrze, mamy wdzięczność księcia Jaromiła dzięki temu. Czyli koniec, konflikt zażegnany. Bardzo dobrze. O kurde! O nie! Okej. Okay. Arcykapłan słowiański. Mikołaj. Okej. Okay. Troszkę. To chrześcijańskie imię, nie? Chyba. Dał. Kurde, Mirosławowi III roszczenia do rany. Do księstwa rany, czyli do tego. O kurde! Okej, okay, musimy uważać na Mirosława III. No, skubany, kurde. To jest rdzeń naszej domeny. Tu mamy, tak, Arkonę. O, cholera. Niebezpiecznie. Ale to dobrze. Rajców Passage już można. O, kurde, musimy zbierać prestiż na to w sumie. Musi mieć 12 lat. Okej, czyli jeszcze musimy poczekać. Bo ma 11 lat, tak, ale potrzebujemy prestiżu. Kurde, jak jeszcze zdobyć prestiż? Mógłbym wysłać chąśników na rajd. Zaryzykujemy, ruszymy na rajd.
Ryzyko jest takie, że się osłabimy i możemy być zaatakowani przez kogoś, albo wasale mogą się zbuntować. Ale plus jest taki, że wrócimy wzmocnieni. Z prestiżem i złotem. Okej. Okay. Czyli tutaj chyba królowa matka, regentka Tyri podejmie decyzję. I tak zrobimy. Dobra, wezwać chąśników. Pytanie, co będzie naszym celem tym razem? Holandia wciąż zgłupiona. Anglia się zrobiła troszkę, kurde, potężna. Irlandia trochę daleko. Lotaryngia się została zniszczona. Nie ma już tego królestwa. Zostało unicestwione. Czyli chyba przejdziemy przez Holandię i wkroczymy tu. Ale musielibyśmy dość daleko na południe się przebić. Niestety. Anglia zbyt ryzykowna. Okej, to nie może być ryzykowna wyprawa. Konserwatywnie, czyli popłyniemy do... tak, tą rozdrobnioną Lotaryngię. To być może... Okej, być może warto też poczekać chwilę, żeby nabrać trochę tego, kurde, zaopatrzenia. Rozdzielmy te siły jeszcze raz. Tak, nie... Niech to wzrośnie na maksa. Mamy pieska. Tak, tego czujnego. Który zauroczył naszego wasala, Indricha. Księcia Polan. Okej, świetnie, mamy poprawę relacje z nim. Dobra robota naszego pieska. Tu może być odrobina więcej zaopatrzenia. Poczekajmy jeden miesiąc. To wydłuży czas naszej łupieszczej kampanii. 20 na miesiąc. Dobra, możemy ruszyć. Wojna! O kurde, dobrze, że powołałem wojska. Wikingowie chcą podbić Prusy po raz enty. Okej. Wyzwijmy sojuszników. Okej, to ciekawe, że nie mogę wezwać jego, pomimo tego, że mam z nim sojusz. Mogę jako członek rodu jedynie. Okej, dobra, zmiana planów. Okej, wezwijmy sojuszników. W sumie wezwijmy królową wschodnich Franków. I księcia Austrii. To powinno wystarczyć. Albo wezwijmy też jego. Tylko tak, nie, jeżeli płacimy prestiżem, to nie będę chciał. Okej, nie płacę prestiżem. Dobra, dawaj. Okej, no co, przyszła teściowa dołączy do wojny po naszej stronie? Okej, nie przez morze, tylko tędy. Okej, nasz wuj dołączy do wojny po naszej stronie. Książę Austrii także dołączy do wojny po naszej stronie. Jesteśmy najeżdżani. Kurde, okej, to jest wasal mojego wuja. To jest minus, tak, tych państw plemiennych. Hanna! Nowa księżna Łużyc. Okej, tu coś się zmieniło. Dobra, najpierw ją zgnieciemy i to będzie szansa na... wygranie wojny. Na zdobycie prestiżu. Okej, Lubusz został złupiony niestety. Moglibyśmy zapłacić odszkodowanie za straty odniesione przez księcia Indricha i chyba tak, chcemy poprawić z nim relacje. Jest kluczowe, żeby nie było rebelii. Tak naprawdę. Okej, chyba te relacje są delikatnie lepsze. Co się zmieniło? Kto ubył z rady? Mirosław III zmarł. Okej, mamy Tomasza, księcia Lutyków. Nie jest zbyt dobry dyplomata, ale potężny wasal, czyli będę musiał go przyjąć do rady. Odziedziczył te roszczenia niestety. To nie jest dobre. Nie ma żony.
Okej, okay, chyba tutaj zrobimy polityczny mariaż i spróbujemy go ożenić z jedną z naszych sióstr. To powinno zagwarantować jego wierność. Czy mogę coś takiego zrobić? Ale najmłodsza jest Stefana. To troszkę skomplikuje sprawę, ona ma roszczenia do tego. Okej, czy poczeka na młodą Judytę? To chyba nie tą opcję kliknąłem. Czy on ma żonę? Ma żonę, tylko ten motyw ukrywa. Dobra, mniejsza z tym. Okej, tylko będę musiał go wziąć do rady, ale... Okej, zrobimy podmiankę. Jaromił, będziesz dyplomatą? Okej, Tomasz, będziesz marszałkiem. A Jaromił będzie dyplomatą. Jak z frakcjami wygląda sytuacja? Pod kontrolą. Okej, tych łupieżców chcemy zatrzymać. Tutaj chyba odzyskamy łupy nawet. Sambia i Natangia oblegane, ale to poczeka. Pytanie, czy moi sojusznicy mi to pomogą. Okej, dobra, dość potężna armia wschodnich Franków przybyła, dobrze. I zgnieciemy tych bezczelnych łupieżców z Łużyc. Frakcja zniknęła. Ta frakcja, która chciała unicestwienia królestwa, zniknęła doskonale. Regentka, zobaczmy, co ona zrobiła. Nadużycie władzy. Pogorszyła relacje z wasalami, to nie jest dobre. Okej, bitwa pod Brenną. Powinniśmy ich tu zgnieść kompletnie. To ciekawe, że mają opancerzonych piechurów. Bo oni mają inną kulturę w sumie. A zobaczmy tak z czystej ciekawości. Mają tą technologię, a my nie mamy. Właśnie zobaczmy, jak wygląda kwestia innowacji w tej chwili. Nasz władca nie jest głową kultury, decyduje Tomasz. W tej chwili pracujemy nad spisami, które za 3 lata powinny być gotowe. I to będzie nowy slot budynku, czyli bardzo się przyda. Łupieżcy pokonani, ruszamy obronić Prusy. Jak nasza tolerancja kultury pruskiej? Chyba już całkiem dobrze na tym etapie. Chociaż 49%. Pomorska 99%, Polska 73%. Co tu jeszcze mamy? Saska 39%, Nordycka 21%. Okej, powinniśmy znieść potężne siły tutaj z naszymi sojusznikami. Mamy jakieś grody padną, ale trudno się mówi. Nowa frakcja. Zofia utworzyła frakcję. Jej córka jest naszą przyjaciółką. Póki nie ma innych członków, powinno być okej. Okej, zobaczmy. Nauczyciel nas naucza. Jaromir z Roztoki. Mianowaliśmy dworskiego nauczyciela, który jest mnichem słowiańskim. Okej, to ciekawe. Bardzo wielką wiedzę ma ten starzec. Bez podatków królewski skarbiec będzie wyczerpany. Jednak lojalni wasale z zadowoleniem daninę zapłacą. Mówi Jaromir, nauczyciel Barnima. Dlatego bardzo ważne jest, aby twoi poddani byli zadowoleni. Nie nakładaj zbyt wysokiego trybutu na nich, ale też niezbyt niskiego, bo wtedy mogą zacząć cię lekceważyć. Od najwyższego króla do najniższego sosera? Okej, nie znam tego słowa do końca. Coś z sosem.
Każdy odgrywa ważną rolę. Lekcja zakończona, możesz iść. O! Okej, zobaczmy, nowego perka możemy mieć, nową cechę charakteru. To jest dość istotne. Okej, czyli jeżeli nie będziemy sprawiedliwi, nasze królestwo się rozpadnie. Nasz władca stanie się sprawiedliwy. Kiedy ja będę rządził... tak, będzie wszystkiego dużo. Nasz władca stanie się chciwy. To jest wbrew jego pokorze, czyli to odpada. Aby przyrządzić złoty omlet, trzeba stłuc kilka chłopów. Stanie się nieczuły. Chyba sprawiedliwy najbardziej pasuje. Szczerze mówiąc. Jest mściwy, co prawda, ale... chociaż się rządzi. Dobre pytanie. Sosier, gość od sosów. No właśnie, tak myślałem. Kurde, sprawiedliwy czy nieczuły? Nieczuły pasowało do mściwego i rządzącego się. Uratował dziewczynkę, to prawda. Weźmy sprawiedliwy. O, znowu sosier. Okej, nasz władca... O, sosierka. Okej, nigdy chyba tego słowa nie wypowiedziałem w życiu. Okej, spocona tutaj od zarobiona młoda sosierka i nasz władca jest oczarowany. Co to za uczucie? Dziewczyny są fascynujące, tak. Niech będzie heteroseksualny. Znajoma obecność. A, to ta nasza niania Gerkus. Okej, kołdrę założyła. Poprawiła naszemu władcy. A, już trochę za stary na to, nie? Chyba 11 lat. Czekaj, chcę coś powiedzieć, mówi nasz władca. Okej. Podoba mi się, że tu jesteś, bo czuję się w Arkonie samotnie bez ciebie. O kurde, nasz... Okej, dobra. Okej, dobra. To ma trochę większy sens. Czyli hormony się budzą naszemu Barnimowi. Okej, Gerkus jest tak, troszkę zakłopotana tym. Jestem oddaną służebnicą Roda. Tak jak ty pewnego dnia się staniesz. Kiedy będziesz silny w wierze, Rod pokieruje tobą. Świętowit raczej powinno być. To jest nasz czołowy bóg. I wtedy nie będziesz mnie potrzebował. Chciałbym, żebyś była moją mamą. A nie, okej, dobra, to jest platoniczne. Czyli moglibyśmy się z nią zaprzyjaźnić. Nie zapomnę tego momentu. Weźmy opcję numer 2. Weźmy opcję numer 2. Okej, dobra, ale czas pokonać tych bezczelnych wikingów. Przejdziemy do ataku, licząc na to, że sojusznicy niemieccy dołączą do wojny po naszej stronie. O, mogę jednak odpalić wielki objazd? Okej, mogę odpalić wielki objazd. Trzeba będzie. Okej. Czyli ta opcja się zwolniła w wieku 12 lat. Okej, czyli jakieś opcje się zwolniły w wieku 12 lat. Wielki objazd jak na razie tylko. Okej, tylko wielki objazd. Zrobimy to, bo potrzebujemy prestiżu. O, chociaż mamy go dość dużo w tej chwili. Zrobimy ten wielki objazd. Na bank zrobimy wielki objazd, ale najpierw pokonajmy wikingów. Okej, wycofują się. Na morze. Zaatakujmy ich, zanim się wycofają. Kto dowodzi? Dragomir Jazbec. Okej, ma tutaj dobre perki. Bardzo dobry dowódca. Niech zaatakuje. Okej, bitwa pod Kaupem. Lekka przewaga taktyczna pomniejszej królowej Audr, która dowodzi tymi wikingami. Nasi włócznicy skontrowani, ale lekka piechota
dobrze sobie, tak, ładnie ich tu oskrzydla w tym lesie i dołączają potężne posiłki wschodnich franków. Milosław został ranny. To jest nasz czempion dziewanny nowy. Okej, to nie jest dobre. Okej, nasz władca bawi się w ogrodach rany Arkonem z rówieśnikami. Tak, rzadki moment z dala tutaj od oczu nauczycieli. Okej, to się stało nagle. Nasz władca się przewrócił i spadł z niewielkiego pagórka. Trzymając za rękę Ludmiłę, okej. Z rodów Sobieskich, wow. Na dnie, okej. Kiedy się już sturlali, nasz władca jest oszołomiony i tak, uśmiechając się, wpatruje się w tą dziewczynę, która się do niego śmieje. Jakieś dziwne uczucie, okej. Miłość? To będzie, okej, nie. Bo ona go, powiedzmy, przewróciła i nasz władca jest mściwy. Dlatego nie. Bo ona go chyba przewróciła tutaj tak. Może chciała go poderwać w ten sposób, ale... nienawiść. Nie miłość, nienawiść. Bierzemy opcję numer 2. Stanie się naszą ofiarą, czyli będzie się nad nią znęcał trochę. Ale jest mściwy. Okej, okay, nasza siostra może poślubić przyszłego księcia Austrii. Okej. Okay. Dwukrotna przewaga liczebna nad wikingami. Jędrzej Gryfita został okaleczony niestety. Stracił rękę. Zacięcie się bronią ci wikingowie, ale powinniśmy ich zgnieść. I wygrywamy. Rzeź pod Kaup. Tracimy 1000 ludzi, oni 8000. Okej, dobra. Czyli pozamiataliśmy tutaj ich. Rozwiążmy nasze siły. Okej, czemu nie mogę rozwiązać? A, bo nie wziąłem pokoju. Wpadła masa prestiżu. To dobrze. Okej, do czego ja potrzebowałem tego prestiżu? A, do zmniejszenia władzy naszej matki, tak. O, do postrzyżyn. Postrzyżyn. Okej, odpalimy postrzyżyny. To chyba po przerwie. W sumie tak, po przerwie odpalimy postrzyżyny na bank. Okej, czyli pierwszy kryzys zażegnany. Bardzo dobrze. Czy mogę zasponsorować te rzeczy? O, mogę! Okej, zbroja. 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 Okej, tu mamy ciekawą kulturę. Co to jest za kultura? Erzyja. A, finno-ugrofińska. I judaizm. Religia? Wystarczy mi 40% akceptacji, żeby zrobić hybrydę. Właśnie to jest pytanie, czy jest sens robienia hybrydy prusko-połapskiej. Może? Bo ja tak myślałem, żeby z Duńczykami zrobić, powiedzmy. Tak, ale tak organicznie, roleplayowo być może to miałoby sens. Tylko... I tak nie mamy wolnego miejsca, bo zobaczmy. Jeżeli chodzi o perki. Czyli ja musiałbym coś wywalić i coś wziąć od Prusów. To by tak, wzmocniło naszą władzę nad Prusami w sumie. Co miałoby sens, bo trzymamy tę ziemię już dość długo. Czyli być może faktycznie zrobimy hybrydową kulturę z Prusami. Ale i tak na razie nie jesteśmy przywódcą tego. Tak, mamy 5 tradycji wybrane w tej chwili. Nie lepiej z Sasami? Nie wiem, dopiero co Sasów podbiliśmy w sumie. Jak sytuacja z frakcjami wygląda? Pod kontrolą. Okej, zobaczmy te postrzyżyny. Czy mogę je odpalić?
A, brakuje mi złota, no to okej, to jest kosztowny rytuał. Czyli chyba trzeba będzie ruszyć na tą łupieską wyprawę. Albo poczekać chwilę. Inspiracja. Czy chcemy komuś zaimponować? Okej, okay. A, nasz władca się zaprzyjaźnił chyba z tym nauczycielem, zobaczmy. Tak, a nie. Tak, ta Ludmiła Sobieskie jest jego ofiarą, a zaprzyjaźnił się z tą Branisławą z rodu Słowieńców i przyjacielem jest jego brat. Okej, okay, czy chcemy komuś to... A, mógłby stać się naszym przyjacielem, nasz nauczyciel. Chyba nie. Lepiej z wikingami, ale to nie jest takie proste. Musielibyśmy podbić spore połacie Danii, powiedzmy. Żeby coś takiego zrobić. Moja kuzynka padła, została zabita w oblężeniu. O kurde. Gdzieś tam na dalekiej północy u wikingów. Okej, za chwilę uzbieramy na te pastrzyżyny. To będzie chyba pojedynek, który w sumie nasz władca ma spore szanse wygrać, nawet jeżeli będzie walczył z dorosłym. Podarunek dla królów. Moja matka Tyri była ostatnio zamyślona. Zawsze przynosi mi najlepsze prezenty, dzięki czemu jest najlepszą regentką. A, tutaj jesteś, mój synu. Się śmieję. Dzisiaj mam dla ciebie coś specjalnego. Okej, ma coś zawinięte tutaj w tkaninę? To jest figurka. Okej, figurka jakiegoś wojownika. Metalowa figurka. Który... Okej, nie wiem, czy to jest figurka, czy to jest faktycznie wojownik w zbroi. O kurde, to jest 400 wojowników. O, dobra robota, matko. 400, armia 400 ludzi zbierze się w ranie. O kurde. Tylko to zwiększy władzę mojej matki. A, czy tylko tyle? Nasz władca może narzekać, dostanie 800 ludzi. Albo może odmówić. Chyba odmówi, bo jest pokorny. Czyli odmówimy. Dzięki czemu ograniczymy troszkę władzę matki. Tak, nasz władca się rządzi, jest pokorny. Weźmy opcję numer 2. Numer 3. Polski Polaknik weźmie tą z sybirskich jako konkubinę? Ja nie wiem. To może przesada będzie, lekka. Okej, nasz władca idzie na spacer z psem. Tym czujnym świetnie, to mu zwiększy zdrowie. Okej, on nie powinien zachorować, ma... Tak. Imponujący... Właśnie pytanie, gdzie się sprawdzało zdrowie, ale... Tak, jest silny i ma tego psa, czyli zdrowie, ze zdrowiem jest naprawdę okej. Ale dobra, moi drodzy, przerwa. Okej, ciekawa postać nam się kształtuje. Zobaczymy, czy się utrzyma i co osiągnie. Na razie najgorsze, najbardziej ryzykowne lata za nim i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Dobra, krótka przerwa, zapraszam za kilka minut i potem idziemy jeszcze godzinkę do 21. Dobra.